Witam Państwa. Herman Hesse, Wilk Stepowy. Ja nazywam się Jan Peszek. Nagranie ukaże się w Audiotece. Jakże nie mam być Wilkiem Stepowym i nędznym pustelnikiem pośrodku świata, którego celów nie podzielam, którego radości są mi obce? Nie mogę długo wytrzymać ani w teatrze, ani w kinie. Zaledwie zdołam przeczytać gazetę, rzadko współczesną książkę. Nie rozumiem, jakiej przyjemności i zabawy ludzie szukają w przepełnionych pociągach i hotelach, w zatłoczonych kawiarniach, przy hałaśliwej, natrętnej muzyce, w barach i kabaretach eleganckich, luksusowych miast, w światowych wystawach, na korsach, na odczytach dla złaknionych wiedzy, na wielkich boiskach sportowych. Nie mogę zrozumieć ani podzielać tych wszystkich przyjemności, które przecież byłyby dla mnie dostępne i o które starają się i dobijają tysiące ludzi. Natomiast to, co w rzadkich chwilach staje się moim udziałem i radością, co dla mnie jest rozkoszą, przeżyciem, ekstazą i podźwignięciem, to świat zna, kocha i tego szuka chyba tylko w poezji, w życiu zaś uważa za obłęd. W istocie, jeśli świat ma rację, jeśli racje mają masowe rozrywki, kawiarniana muzyka, zaamerykanizowani ludzie zadowoleni z byle czego, w takim razie ja nie mam racji. Jestem szaleńcem. Jestem naprawdę wilkiem stepowym, jak często sam siebie nazywałem. Jestem zwierzęciem, zabłąkanym w obcym i niezrozumiałym świecie. Zwierzęciem, które nie może już znaleźć swego legowiska, swego pożywienia i chęci do życia.